Tegoroczne Mistrzostwa Polski Juniorów są drugą imprezą mistrzowską w tym sezonie, takim mocno ograniczonym ze względu na panującą epidemię. Jeżeli chodzi o frekwencję, to myślę, że jest ona zbliżona do tego, co było w poprzednich latach. Także pod tym względem tutaj jakby ta grupa juniorska, bo to Mistrzostwa Polski Juniorów, chyba nie ucierpiała z powodu epidemii. Oczywiście były problemy z treningiem ze względu na ograniczenia, które były w kraju wprowadzone na wiosnę. No niemniej jednak tutaj widać, że wszyscy startują pełni zapału, więc myślę, że jakoś w miarę bezboleśnie ten okres każdy z zawodników i klubów przeszedł. Do tego sezonu przygotowaliśmy się już wcześniej, od początku zimy, gdzieś tam listopada. Niestety gdzieś ten nieszczęsny wirus nam zatrzymał niektóre plany. Nie mamy w tym roku Mistrzostw Świata, co jest gdzieś tam bardzo dużo stratą, ale teraz mam nadzieję, że pod koniec września wszystko się uda i Mistrzostwo Europy dojdą do skutku. Dla chłopaków tak naprawdę najważniejsze regaty będą za 3 tygodnie, regaty międzynarodowe. Przedcelują tutaj w te wyniki. Ten start był ważny dla nich, bo mogli się sprawdzić w to, że mogli przejechać ten dystans 2000 metrów w rywalizacji z innymi zawodnikami. Sama atmosfera zawodów robi swoje, tego brakuje w tym sezonie, tak więc na pewno było bardzo ważne. To był naprawdę jedyny start, jaki mieliśmy, bo nie ścigaliśmy się praktycznie poza takimi lokalnymi regatami. No a tak to cały czas, jak odkąd już początku tej kwarantanny, to trenowaliśmy ciężko i opłaciło się. Dosyć długo pracowaliśmy nad formułą organizacji zawodów. Tą formułę, muszę powiedzieć, wypracowaliśmy właściwie dla całej Europy, to znaczy wspólnie z Międzynarodową Federacją Wioślarską. Dyskutowaliśmy, jak mają zawody w dobie pandemii wyglądać w gronie organizatorów Mistrzostw Europy, które też się odbywają w tym czasie. Wypracowaliśmy taką metodę, która pozwala uniknąć bezpośredniego kontaktu pomiędzy dużą ilością osób przebywających na zawodach. Przypomnę, że przepisy, które obowiązują w Polsce, nie tylko w Polsce, ale także na świecie, stawiają sytuację taką, że na terenie zawodu może przebywać tylko określona grupa osób. Także na zawodach obowiązuje dystans społeczny. No i oprócz tego oczywiście maseczki. Są takie rozwiązanie, które zastosowaliśmy tutaj w Poznaniu, które powoduje, że po pierwsze wszyscy uczestnicy zawodu muszą nosić na terenie całej strefy zawodniczej maseczki. Wyjątek stanowi oczywiście moment, kiedy schodzą na wodę i płyną w wyścigu. I w czasie dekoracji oczywiście też. No i dekoracja odbywa się w sposób taki właśnie dosyć mało, może nie sympatyczny, ale bez kontaktu osób trzecich, czyli zawodnik odbiera sobie medal. To wszystko jest w międzyczasie cały czas dezynfekowane, czyszczone. Chodzi o to, żeby zachować w miarę bezpieczne warunki dla zawodników. Przed nami jeszcze są Mistrzostwa Polski Młodzieżowe i Seniorskie, które w najbliższym czasie też w tym miesiącu rozegrane zostaną. No i powoli będziemy w tym momencie już się zbliżali do końca sezonu, mimo że dopiero przed chwilą się rozpoczął tak naprawdę. No ale to wszystko, tak jak mówię, przez panującą epidemię mamy to wszystko mocno ograniczone w tym sezonie, wszystkie zawody. Także łącznie z przełożonymi igrzyskami olimpijskimi, z odwołanymi mistrzostwami świata, więc no, musimy radzić sobie tak, jak to pozwala na to sytuacja.